Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak uczyć się skutecznie, ale bezboleśnie. Większość osób, które uczą się w dorosłym wieku języków obcych, borykają się z problemem braku czasu. Wielu nauczycieli powie Wam, że powinniście lepiej organizować swój dzień. Natomiast ja nie do końca się z tym zgadzam. W większości żyjemy w tak olbrzymim biegu, że już po prostu nie jesteśmy nic w stanie wycisnąć z naszego dnia. Nawet jeżeli mamy 10 minut czy nawet godzinę wolnego czasu wieczorem, to jesteśmy zazwyczaj już tak wyeksploatowani, że nie jesteśmy w stanie zrobić niczego, co wymaga jakiejś aktywności intelektualnej. Zmiana priorytetów to jest druga rada, którą usłyszycie od nauczycieli. Natomiast znowu, czy faktycznie priorytetem w wieku dorosłym jest nauka przykładowo języka tureckiego? Niekoniecznie tak będzie i niekoniecznie tak powinno być. Lepiej, żeby tym priorytetem było na przykład pójście na występ do przedszkola swojego dziecka, czy pomoc chorej mamie, niż nauka języka tureckiego. A więc co zrobić, jeżeli priorytety macie dobrze ustawione, jesteście już bardzo aktywni i macie dobrze ustawiony plan dnia, a mimo wszystko nie jesteście w stanie wygospodarować czasu na naukę języka obcego? Jest jedno rozwiązanie: uczyć się tak, aby nie czuć, że się uczycie, czyli wówczas, kiedy wykonujecie zwykłe czynności w ciągu dnia. Jak? Zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą możecie zrobić i do której Was bardzo zachęcam, to zmiana języka Waszych prywatnych sprzętów. Tablet, komputer, telefon. Wszędzie tam możecie ustawić język turecki. Cały system operacyjny, wszystkie programy automatycznie zmienią się na język turecki, ale także aplikacje, które będziecie chcieli ściągnąć. Strony, na które wchodzicie i które mają także wersję turecką, będą automatycznie wyświetlane właśnie w wersji tureckiej. Genialna sprawa, bo także na przykład komentarze użytkowników danych aplikacji czy danych portali internetowych będą tłumaczone na turecki. Jesteście zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości w języku tureckim i to naprawdę się sprawdza, tym bardziej, że ze sprzętem elektronicznym mamy na co dzień bardzo wiele godzin kontaktu. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, jest słuchanie radia. W metrze, autobusie, tramwaju słuchajcie tureckiego radia. Wystarczy, że ściągniecie na swój smartfon aplikację, w której będziecie mieli dostępne wszystkie kanały radiowe z Turcji. Możecie wybierać pomiędzy muzyką pop, muzyką turku, czyli typowo turecką, a także na przykład radiem tylko i wyłącznie z informacjami z kraju i świata. Trzeci sprytny sposób to śledzenie polityków, gwiazd tureckiej estrady, aktorów, muzyków, a także sportowców w mediach społecznościowych. Na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Dzięki temu będziecie mieli kontakt z żywym językiem i to już z żywym językiem internetu, więc podwójnie cenne doświadczenie, ponieważ w żadnej książce tego się nie nauczycie. Wszystkie wpisy będą w języku tureckim prawdopodobnie, hasztagi będą w języku tureckim. Hasztagi to jest bardzo ciekawy też sposób uczenia się tureckiego. Bardzo Wam polecam, żebyście czytali hasztagi, żebyście się próbowali w nie wczytać i zrozumieć je. Czytać komentarze odbiorców to jest bardzo cenne, ale także starajcie się sami komentować właśnie w języku tureckim. Kolejny sposób to gotowanie. No, każdy z Was zapewne lubi dobrze zjeść. Na pewno szukacie pomysłów na najróżniejsze dania w internecie. To mogą być niekoniecznie przepisy tureckie, to mogą być przecież przepisy wegańskie, wegetariańskie, bez glutenu, bez laktozy, czy przepisy innych kuchni, chociażby azjatyckiej. To wszystko możecie sprawdzić na stronach
tureckich. Może to być YouTube, to może być jakiś blog kulinarny, to może być po prostu strona z przepisami tureckimi. Ważne, żeby właśnie korzystać z tureckiej wersji, a nie z angielskiej czy na przykład polskiej. I przechodzimy do kolejnego sposobu, no właśnie vlogi i blogi w języku tureckim. Na pewno się interesujecie bardzo wieloma rzeczami. To mogą być podróże, to może być moda, to mogą być jakieś prace ręczne. Ja osobiście bardzo lubię sobie coś w wolnym czasie ciekawego właśnie porobić. I natchnienia szukam na tureckich stronach. Także korzystajcie z tego, śledźcie blogerów, śledźcie tureckich vlogerów, czytajcie ich wpisy w języku tureckim, słuchajcie to, co oni mówią. Jeżeli będzie to Was interesowało i faktycznie będzie Wam to pomocne, to także bardzo szybko i prosto, przyjemnie będziecie się uczyli nowych słów i nowych struktur gramatycznych usłyszanych czy przeczytanych właśnie w ich tekstach. Wiadomości to kolejny prosty i przyjemny sposób na naukę języka tureckiego. Na pewno każdy z Was śledzi wydarzenia na świecie. Wystarczy, że będziecie robić to w języku tureckim. Możecie zainstalować sobie aplikację, która będzie ściągała z różnych portali informacyjnych aktualne, najważniejsze wiadomości, albo wchodzić i regularnie czytać tureckie gazety. To wcale nie muszą być skomplikowane artykuły. Wystarczy, że się ograniczycie do nagłówków i ewentualnie do skrótu artykułu, czyli tych pierwszych dwóch, trzech zdań, które są zazwyczaj zapisane wytłuszczonym drukiem. To wystarczy, żebyście byli na bieżąco. Turecki GPS. Każdy z Was ma do niego dostęp. Wystarczy, że macie zainstalowane w Waszych telefonach mapę Google. Jadąc bądź idąc do jakiegoś miejsca, bez względu czy znacie drogę czy nie, ustawcie sobie właśnie tureckiego GPS-a. Jeżeli zmienicie w telefonie język na turecki, automatycznie GPS będzie też w języku tureckim. Genialna sprawa, bo to jest bardzo prosty sposób na naukę trybu rozkazującego, który jest taką piętą Achillesa wszystkich uczących się. Poznacie też mnóstwo zwrotów i słów związanych ze wskazywaniem drogi. Cenne doświadczenie, tym bardziej, że nie wymaga żadnej dodatkowej pracy i tak naprawdę codziennie z pracy do domu, czy chociażby idąc na zakupy, można sobie coś takiego ustawić i słuchać poprzez słuchawki w telefonie. A jeśli już pojedziecie do Turcji, to warto kupić sobie duży zapas czasopism na interesujące Was tematy. Ja zazwyczaj kupuję związane z kuchnią, związane z wyposażeniem domu, z ogrodem, czasopisma też dla dzieci. Swoją drogą genialne, naprawdę polecam. Świetnie to rozwija zasób słownictwa. Można się dowiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim czytamy artykuły na interesujące nas tematy, a jedynie w języku tureckim. Tureckie filmy i seriale to jest kolejna szansa dla naszego wyczerpanego po całym dniu mózgu. Nie musimy specjalnie uczyć się języka tureckiego, wystarczy, że włączymy sobie właśnie turecki serial bądź film. Ja radzę Wam korzystania z seriali, które są wyświetlane w polskiej telewizji, dlatego że dialogi lektorów są zagłuszane niestety przez lektora. Natomiast warto wejść po prostu do internetu i skorzystać albo ze stron internetowych popularnych stacji, które te seriale akurat puszczają, albo już z pirackich stron, gdzie znajdziecie wszystkie seriale w języku tureckim i nie tylko, także amerykańskie z tureckim dubbingiem oraz filmy telewizyjne, filmy kinowe tureckie, ale także dla tych, którzy nie lubią tureckiej kinematografii, mamy dostęp do filmów hollywoodzkich, francuskich, do kina europejskiego, do kina azjatyckiego, ale w tureckim dubbingu i to Wam serdecznie polecam. Naprawdę wybór jest ogromny, można oglądać bezpłatnie, a jednocześnie przy okazji spędzania miło czasu można uczyć się języka tureckiego.
I na koniec coś dla już bardziej zaawansowanych, chociaż ci mniej też mogą korzystać z tego w ramach osłuchiwania się z językiem. Są to audiobooki. Trzeba przyznać, że w Turcji jeszcze audiobooki nie są tak popularne jak na Zachodzie. Natomiast ja korzystam z aplikacji Seslenen Kitap. To aplikacja na telefon, w której można pobrać zarówno płatne, jak i bezpłatne audiobooki na bardzo różne tematy. To mogą być powieści, ale to mogą być na przykład podręczniki coachingowe. A więc jest tego naprawdę sporo, ten wybór jest spory i można wykorzystać wolny czas, wówczas, kiedy na przykład nie jesteście w stanie nic innego robić podczas prowadzenia samochodu, posłuchać sobie takiego audiobooka i dowiedzieć się trochę, osłuchać się z językiem, to bardzo cenne doświadczenie. Także serdecznie Wam polecam.